Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Walking Dead. A w poprzednim odcinku dotarliśmy sobie na całą tą łódź, na której przebywają nasi przyjaciele. No i mieliśmy tam już konfrontację z tą całą Minerwą, czyli siostrą Tena, z Lily. No a odcinek zakończył się na tym, że Lily wzięła ze sobą AJ'a i chce mu tam chyba zacząć pranie mózgu robić. Dlatego bez zbędnego gadania, jak zwykle, kontynuujemy sobie odcinek trzeci. Tak, dokładnie tutaj. Gdzie jest Willy? Tennessee, did you get lost? Ma'am! He wasn't alone. I got something else to show you. Aha, czyli mają ich dwóch. This way. Tylko jakoś go tutaj nie widać. Found this in the herd. A nie, to nie Willy, to jest ten James. Must have thought you were clever leading those walkers here. Or was that Clementine's idea? Nothing to say? You don't fucking scare me. Is that so? Force your ways onto others. Because you're afraid. Because you're weak. I give my people a cause to fight. The thing about people like him, AJ, is that they're too broken to fit into a community. They won't fight for anyone but themselves. No dawaj, strzelaj. Don't hurt him. Just po prostu je zastrzel. Shooter. Why don't we all just take a breath? All right. Give me my friends back. Put down the gun. Let them go. All of us. Or ja pierdolę. Zastrzel ją. Fine. Go ahead then. Do it. Właśnie. Save your friends. That's what you came here to do, isn't it? Oh, I see. You came here to cry. Tim. Looks like you're not a soldier either. Please, don't! No! Nożem mogła się załatwić. Albo wziąć tą kuszę, którą miała Minerva. I od razu w nią strzelić. Tak, na pewno cię posłuchają. Stop! Palce w oczy je włóż. Okej, czyli dostała w nogę i tą samą nogą jeszcze wykupnęła. Świetnie. Jest naprawdę twarda. Powinna się wykrwawić teraz. A, i to jest to, co mówiłem. Możemy posłuchać Jamesa i nie pozwolić mu pewnie na zastrzelenie Lily. Co bardzo chętnie... Znaczy bardzo chętnie bym mu pozwolił ją zastrzelić. Don't you fucking dare, AJ!
Just give me the gun. You can't let her hurt anyone. Dobra, posłuchajmy Jamesa, zobaczymy. Czyli James padł ofiarą swojej własnej filozofii pacyfistycznej, a ta stoi jak gdyby nigdy nic. Shit, the bomb! AJ! Ta gra czasami to jest. Dobra. Wyjdzie 89% graczy okazało litość Ablowi, czyli go zabiło. Wyjdzie 49% graczy uszanowało wierzenia Jamesa i nie zabiło szwędaczy. Wyjdzie 17% graczy nazwało bombę Willie Jr., najwięcej Mitch Masterpiece. Tej 14% graczy zatrzymało AJ'a i pozwoliło Dorian uciąć palec swojej przyjaciółki. Okej, czyli not a girl stopping her from cutting off your friend's ring. Czyli była możliwość. Bałem się, że coś AJ'owi się stanie, no bo oni byli naprawdę nieobliczalni. Tej 47% graczy nie pozwoliło AJ'owi zabić Lily. No właśnie, no tutaj jedynie za mną to przemawiało, że James nam mówił, że to już jest droga bez powrotu dla AJ'a. Nie wiem, jak to wpłynie na jego los dalej. Poczuł się pewnie, kiedy obiecałaś mu litość. Już był zgadzany, kiedy wyrzuciłaś mu finansowanie powiedzenia planu. To był wdzięczny, kiedy obiecałaś przekazać mi nerwie. A jebana Minerva, same z nią problemy. Tak, powiedziałeś, że Maron zabił Brody. Minerva była przyciągana, kiedy stwierdziła jeszcze ten, kiedy musiał ją nazwać siostrą. Minerva była przyciągana, kiedy odpalałaś, że ten jej wybaczył. No i co z tego? Nic z tego sobie nie zrobiła. No nie dostrzegłem w szwędaczach niczego więcej. Ten James też był trochę wkurzający. Traumatyczny jest to na pewno, no, obcięli mu język. Jest silny, kiedy oszczędziła się nie ona za kratę. Wszyscy są zaginieni po tym wybuchu. Rozy niepokoi się o wszystko. Świetny pieśń. Pięć z sześciu. Aha, czyli te dzwonki pewnie w stodole były do wzięcia, ale nie wiem jak. Dobra, zostało jeszcze dużo czasu, więc zaczynamy następny odcinek. Odcinek czwarty, wracajmy. Last time on The Walking Dead. Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to always aim for the head, to kill people that try and hurt us, to show mercy sometimes. I always listened to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to leave her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things to save our friends.
to protect our home. And when Clem told me not to shoot Lily, and she killed James, I got mad. So mad. I don't know what I feel anymore. I don't know if Clem knows either. But I remember all the rules. And the first one is never go alone. Chociaż jeśli nie zastrzeliliśmy Lily, to logiką The Walking Dead powinno być to, że ona i tak zginie w późniejszym momencie, prawda? Bo zawsze, kiedy jakiś bohater ginie lub ma zostać oszczędzony, to i tak w następnym odcinku czy przy następnej okazji on zginie. Więc może ona będzie teraz zdychać w męczarniach. Aj, nasza czapeczka. To już jej raczej nie odzyskamy. Raczej tak. One, two, three. Hurry, Clem. Staram się. I'm slipping. Dobra, już jesteś. Jak już się trzymasz, to jest dobrze. Now what? We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. There! We can climb down from there. Well, we have to get there first. Talina długo nie wytrzyma. Okay, we've gotta jump. It's far. I know it's far, but it's the only way. You'll have to go first. You'll need a running start. I don't know, Clem. Whatever you do, just don't look down. Don't look down. Hey, what do we do when we're scared? Better? Better. Mam nadzieję, że się nie oparzymy. Whatever you do, don't look down.
jeszcze tego brakowało. Jakiś przygód, to przeżyć to wszystko. Okej, mamy strzałkę. Dawaj go! Tego nie powinien przeżyć. Maska Jamesa, rzeknie się. Nie wiem, jakoś mi go nie szkoda. Nie by był dobry chłopak, ale pierdolił te swoje filozofie, nie wiadomo o czym. Dawaj, strzelaj. I wouldn't if I were you. You already had your chance. You said we were family once. Must have been why you couldn't. Let's both just turn around and walk away. Shoot her, Clem. She stabbed James in the back. Zajebiście. Super strzał. Without reinforcements, my people will lose their war. Bardzo dobrze. The Delta was the first place I called home after years of wandering. Good. You deserve to be alone. Maybe. To be honest, it's easier by yourself. Nothing lasts, Clementine. No to prawda, że nic nie trwa wiecznie, ale też mi wielkie odkrycie. They'll all fall eventually. Never forget that, or they'll drag you down too. You're pathetic, Lily. I hope you can live with yourself. I hope you get bit out there. Podzielam życzenie AJ-a. Nie było sensu strzelać, bo już pierwsza strzała jak była blisko pierdziła, co dopiero jak już się tak oddaliła. Chociaż liczyłem, że nie wiem, jakoś ta Lily będzie konać w męczarniach, przygnieciona jakimś gruzem i będziemy mieli opcję skrócić jej męczarnię albo ją tak zostawić, ale niestety odpłynęła. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why. So I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. To jest o tyle dobre, że rozwaliliśmy jej ten statek. Wątpię, że mieli taki drugi. Także bardzo uszczupliliśmy ich zapasy materialne oraz ludzkie. To jest bardzo dobrze, że ta Delta może już się od nas odpalić. No chyba, że to im nie wystarczy i mają jeszcze więcej sprzętu niż myślimy. No, żyje, tylko nie jest całe. At least you're still alive. You have no idea how happy I am to see you right now. Yes, Violet. Are you okay? Yeah, my ass
singed, but I'm good. Fuck! I can't believe that worked. Lou, what happened to Minnie? I don't know. A niech zdycha. I lost track after the explosion. Mam nadzieję, że się usmażyła. No, jak przykro. Otoczeni przez hordę. Niech też zdychają. Wyjebane. Oh, thank God. You guys made it. Fuck. There's more walkers than I can count. That explosion drew them right to us. Stay cool. We knew this would happen. We just have to get off this beach. Dobra, nie drzyj mordy! Jeszcze nie jest bezpiecznie. Bardzo dobrze. O nie, ona żyje. Same kłopoty są z nią. No i dobrze. Oh my God. We got a break for it. Now, everyone run for the cart. I'll stay back and cover you. I'll be right behind you. The second I see an opening, I'll make a break for it. Damn right. AJ, go with him. No, I'm staying with you. Thanks, kiddo. Tutaj może wszystkie wełby trafić, ale Lili nie potrafiła akurat. No ja nie, co za gra. O, tego już sobie nie amputuję, żeby się ocalić. Wątpię, żeby to tak łatwo przeżyli. W ramach ciekawostki wam powiem, że granat F1 ma zasięg rażenia odłamków do 200 metrów. Samych odłamków, nie? A eksplozja, myślę, jest niebezpieczna tak na promieniu 10-15 metrów. Może 15, nie, tak 10. Jeszcze ten śmieszny bieg. Okej, czyli odzyskaliśmy nóż.
monsters. We need to move. We'll have to squeeze through there. We don't know where it goes. Well, we do know there's walkers in the other direction. But... Move it, Dami! Przestań dyskutować. Jeszcze mi tutaj brakowało jakiegoś płaczu i tego. No ja. Nie wiemy, gdzie to prowadzi. Jak widać, jest tutaj bezpieczniej niż tam. We're safe, but not for long. Damn it. It's so dark in here. This sucks. I'll figure something out. Rób pochodnie. Ciekawe z czego? Okej, okay, krzemień już mamy. Jeszcze się rozejrzę po tej jaskini, jeśli mam taką możliwość. Może jakaś znajdźka tu będzie. Clem, did you see Minnie out there? I didn't see her anywhere. I saw her on the beach. She was bitten, Ten. So, she'll go to the next place. Sophie. They can be together. That's good. Oh, jest kryształ. Might look nice in our room. Just have to get home first. No, na twoim miejscu nie martwiłbym się, czy to będzie ładnie wyglądać w pokoju. Damn it. It's all too wet to burn. Moving fast. Too dark to tell how far it even goes. It's so dark in here. I'm working on it. It doesn't feel safe. There's too much danger outside. I wish I had a gun. We'll be out of here soon. Też wolałbym, żebyś miał broń. Another one. A skąd tutaj zabawka? Gotta get home before AJ can play with it. Halalala w piora. Okej. Aha, czyli to nie jest akurat przemoknięte. Ale dobrze, tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie, za to, że subskrybujecie, jeśli to robicie oczywiście, jeśli lajkujecie, komentujecie, to naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Ale nie będę przedłużał. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!